Witajcie moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w to niedzielne popołudnie. Wykorzystując chwilę wolnego czasu, zasiadłam tutaj na ławeczce, aby podzielić się z Wami dzisiejszym Słowem Bożym. Nawet nie wiecie, ile razy zaczynałam dzisiaj ten filmik. Co chwilę coś mi przeszkadzało. Albo nie mogłam się wysłowić, albo ktoś przechodził, przejeżdżał. Cały czas jakieś przeciwności, ale może to jest znak, że to jest ważny odcinek i że trzeba go nagrać. Dlatego zaczynajmy. Dzisiaj świadomie założyłam płaszcz. Płaszcz, który ma być symbolem odcięcia się od prawdy, chęci przykrycia czegoś, co jest pod spodem, takiej chęci zatajenia pewnych rzeczy, nieprzyznania się do pewnych rzeczy, nie tylko przed innymi ludźmi, ale także przed samym sobą. I właśnie ten płaszcz pojawia się w dzisiejszej Ewangelii. I on mnie tak bardzo jakoś poruszył, wiecie? Zaraz Wam powiem dlaczego. Przeczytajmy sobie fragment tej Ewangelii. Jeśli byliście dzisiaj na mszy świętej, to już znacie to słowo. Ewangelia mówi o uzdrowieniu niewidomego Bartymeusza. Bartymeusz siedzi przy drodze i kiedy słyszy, że przechodzi Jezus, zaczyna wołać, tak? Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I ludzie go uciszają, tak? Próbują go jakoś tam stłamsić. Nie wiadomo z jakiego powodu, ale nie chcą, żeby on krzyczał, a on jeszcze głośniej krzyczy. I dochodzi do Jezusa ten jego krzyk rozpaczy. I słuchajcie, co się dzieje dalej. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli. Wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I mnie zatrzymuje dzisiaj, wiecie, to zdanie. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. I jak wczoraj czytałam tą Ewangelię, to nie mogłam po prostu się powstrzymać od rozmyślań nad tym właśnie zdaniem. Zrzucił z siebie płaszcz, czyli odsłonił coś, co było wewnątrz, co było pod spodem, co było pod tym płaszczem. To jest pewien symbol, ale to do mnie dzisiaj tak mocno mówi. I to pokazuje mi, co jest tak naprawdę najważniejsze w relacji z Chrystusem. A jest to szczerość, jest to prawda. Jest to stawanie przed Chrystusem takim, jakim się jest naprawdę. Bez żadnych kamuflaży, bez przykrywania czegokolwiek, bez udawania, że jest się okej. Tylko po prostu przynoszę Jezusowi to, co jest we mnie. I to jest niezwykle trudne, wiecie, bo my mamy taką tendencję do tego, że gdy w nas odzywają się jakieś takie głosy wewnętrzne, których my nie lubimy, których się wstydzimy, coś się dzieje z nami takiego, czego nie akceptujemy. Wiemy, że to jest złe, że to jest grzeszne, że to jest niefajne, niedobre. To my próbujemy to odepchnąć od siebie. Próbujemy się tego jakoś tak wyrzec, ale w taki sposób, żeby się z tym nie spotkać. Tylko po prostu to od siebie oddalamy, ale nie spotykamy się z tym. A myślę, że tutaj bardzo ważne w naszym życiu jest, żeby się właśnie z takimi trudami, które w nas są, z takimi bolesnymi miejscami, z takimi zranieniami, z takimi grzechami, żeby się z tym spotkać i żeby się przed samymi sobą przyznać. Tak, to jest we mnie. Ja nie udaję, że jestem idealna. Ja nie udaję, że tego we mnie nie ma. Rodzi się we mnie jakaś pokusa, rodzi się we mnie jakaś żądza, rodzi się we mnie jakaś nieuporządkowana myśl. I ja nie będę jej teraz odsuwać. Nie, nie, to nie jest moja myśl. Nie, ja taka nie jestem. Nie, ja przecież jestem taka pobożna, ja chodzę do kościoła, ja przyjmuję komunię. To nie może być moje.
Nie, to się zrodziło we mnie, czyli to jest moje. Tylko spotkanie z tym, to nie ma być rozpacz teraz i roztrząsanie tego, jejku, jaka jestem straszna, a tyle lat chodzę do kościoła, a tyle lat w relacji z Panem Jezusem, a jeszcze takie coś mam. Nie, to jest we mnie, to jest część mnie. Jezu, ja to Tobie oddaję. Ja ściągam ten płaszcz i przychodzę do Jezusa taką, jaką jestem. Tak jak Bartymeusz, słuchajcie, zrzucił ten płaszcz i Jezus się go zapytał wtedy, co chcesz, abym Ci uczynił? Panie, Panie, jestem taka. Zobacz, z tym sobie nie radzę. Wydawało mi się, że już sobie z tym poradziłam, że już nie dotyka mnie ten grzech, a jednak jest we mnie jakaś skłonność, jest we mnie jakaś niedobra motywacja, jest we mnie jakaś intencja, która nie jest dobrą, czystą intencją. Nie robię tego z miłości do Ciebie, robię to dla swojej chwały na przykład. Przyznaję się do tego, tak? I wtedy jest szansa dopiero na to, żeby to Pan Jezus uleczył. Jeżeli ja będę przychodziła do Jezusa taka zakryta, taka, no Panie Jezu, no zobacz, no w sumie to taka jestem, no tutaj zobacz, dobrze to wygląda w miarę, no jakoś się tam układa, jakoś mamy tą relację. A co jest w środku? Chrystus się chce spotkać z nami prawdziwymi. I wiecie, dla mnie to jest piękne. Dla mnie to jest takie niesamowite, jak ja sobie uświadomię, że Chrystus chce mnie taką prawdziwą. On nie chce tego kamuflaża. On chce, żebym ja po prostu przyszła i pokazała Mu, co jest we mnie. I On się tym nie brzydzi. Przecież On mnie zna. To ja często przed tym uciekam. I jak się rodzą w nas jakieś takie właśnie myśli nieuporządkowane, kochani, jakieś odzywają się zranienia, czegoś nie, jakoś reagujemy na daną sytuację nieadekwatnie, to zastanówmy się, dlaczego tak jest. Zastanówmy się, przyjmijmy to najpierw, to jestem ja. Tak reaguję. Widać z jakiegoś powodu, widać coś w moim życiu się takiego stało, co spowodowało, że ja właśnie w taki, a nie inny sposób reaguję na daną sytuację. Przyjmuję to, nie wyrzekam się tego, bo to jestem ja. I przynoszę Jezusowi prawdziwą siebie. Wiecie, kiedyś taka zabawna sytuacja była, moja koleżanka mi o niej opowiadała, jeszcze w czasach mojego liceum. Ona się uczyła w takim liceum wieczorowym i miała zajęcia z panem, od fizyki, który był tak ładnie ubrany, marynarkę, ale w sali się zrobiło gorąco i pan ściągnął tą marynarkę z siebie. Na sali takie uśmieszki zaczęły to tu, to tam się pojawiać, bo pan miał pogniecioną koszulę. On miał tylko ją wyprasowaną tutaj w tym miejscu, gdzie marynarka była lekko rozchylona. A tam rękawy, plecy i tutaj po bokach to wszystko było pogniecione. I to pogniecenie to jesteśmy my. I nie udawajmy, że nie ma w nas takiego pogniecenia. Nie udawajmy, że jesteśmy kimś innym niż jesteśmy. Chrystus chce się spotkać z nami prawdziwymi. My mamy zrzucić płaszcz. Zrzucić płaszcz i przyjść do Niego. I On dopiero ma szansę dotykać tych naszych ran. Jezu, ja tego nie umiem. Ja sobie z tym nie radzę. Ta myśl się we mnie ciągle pojawia. Ta pokusa ciągle mi towarzyszy. Ja przynoszę ją Tobie. Ja się jej wyrzekam. To jest właśnie też ważne, żebyśmy naprawdę chcieli się wyrzec tego wszystkiego, co jest w nas, tym złem, tym grzechem. Żebyśmy naprawdę chcieli to oddać Chrystusowi, bo być może przyzwyczailiśmy się już do niektórych rzeczy i może z niektórymi grzechami jest nam nawet wygodnie. Nie, jeżeli chcemy, żeby Chrystus nas dotknął, to musimy się tego naprawdę wyrzec, pragnąć oddać Mu to wszystko. I On nas będzie uczynił nowymi, On nas uzdrowi. Tak jak w dzisiejszym czytaniu jest pierwszym, tak mówi Pan, wykrzykujcie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów, głoście i wychwalajcie i mówcie, Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą. Powracają wielką gromadą.
Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Takie oddawanie Bogu tych naszych zranień, tych naszych grzechów, tych naszych słabości, ono wiąże się z jakąś odwagą, z jakimś też bólem, bo musimy się spotkać z tym, co w nas naprawdę jest. Ale za tym idzie wyzwolenie. Słuchajcie, jest ten moment bólu, płaczu, ci kalecy, ci niewidomi przychodzą do Jezusa, a Jezus ich uzdrawia i daje im szczęście, tak? Pociechę. Przychodzą z płaczem, odchodzą pocieszeni. I podobnie w psalmie mamy refren. Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Kiedy oddajemy Bogu nasze zranienia, kiedy się z nimi spotykamy, kiedy stajemy oko w oko z tym, co jest pod tym naszym płaszczem, to może być moment bólu, może być moment płaczu, ale za tym idzie uzdrowienie, moi drodzy. I zawsze musimy o tym pamiętać, że Chrystus pragnie naszej pełni, pragnie naszego szczęścia, pragnie tego, żeby nasze życie owocowało, żebyśmy byli w tym życiu naprawdę szczęśliwi. Nam się czasem wydaje, że jak się rozstaniemy z jakimś naszym przyzwyczajeniem, grzechem, to będzie nam trudniej w życiu, to coś stracimy, a to tak nie jest. Jeżeli oddamy Chrystusowi, to On nas wyzwoli ku pełniejszemu życiu. I tym się chciałam właśnie z wami dzisiaj, moi drodzy, podzielić. Kiedy myślę sobie o mojej relacji z Chrystusem, to bardzo cenię właśnie to, że On mnie podprowadza ku prawdzie, że On tak stopniowo pokazuje mi pewne rzeczy, które jeszcze są nie do końca po Jego myśli. Pokazuje mi jakieś motywacje takie marne, jakieś intencje, które nie są do końca zgodne z Jego wolą. I na początku to jest takie trudne do przyjęcia, kiedy sobie uświadamiam, że jejku, myślałam, że to już mnie nie dotyczy, a jednak jakaś taka pokusa, wiecie, żeby gdzieś tam zabłysnąć, żeby komuś się może przypodobać, to jest jeszcze. I na początku jest taki moment takiego smutku. Jejku, no ja myślałam, że to już nie jest moje, że to już jest poza mną. Ale później jest taka ogromna nadzieja, że ja mogę to Jemu oddać i że On będzie mnie przemieniał, ale ja muszę stawać przed Nim prawdziwa. Taka, jaką jestem, w takiej kondycji, w jakiej jestem na ten moment. Ja nie chcę udawać przed Panem Jezusem. Nie chcę udawać ani lepszej, ani gorszej. Chcę być po prostu sobą i raduję się z tego, że On mnie chce właśnie taką prawdziwą, taką, jaką jestem. Dlatego cóż, zrzucam w modlitwie przed Nim zawsze płaszcz i staję taka, jaka jestem. Taka, po prostu. Taka Ania, jaka ze mnie jest Ania. Także życzę wam też tego, żebyście się nie bali spotkać z samymi sobą i żebyście zawsze pamiętali, że to, co tam zobaczycie, to nie jest po to, żeby was przerazić, tylko po to, żeby móc to oddać Chrystusowi i żeby On to mógł przemienić, żeby On mógł was z tego wyzwolić, uzdrowić. Prawda nie ma przerażać. Prawda, która jest złożona w ręce Chrystusa, ona wyzwala, ona przemienia, ona prowadzi ku pełni życia. I to jest niesamowite. Na koniec jeszcze pragnę podzielić się z wami moim dzisiejszym wierszem, a tytuł, jak się pewnie domyślacie, to jest płaszcz. Być może narzucasz co dzień płaszcz, chcąc ukryć poplamiony bólem, grzechami, marnymi motywacjami sweter. Wstydząc się dziur, które wypalił w nim niezaspokojonych potrzeb żar. Być może na pozór wszystko wygląda dobrze, a wewnątrz ciebie zraniony chłopiec płacze,
mała dziewczynka Łuka. Czy zdobędziesz się dziś na odwagę Bartymeusza i zrzucisz nakrycie, które od prawdy oddziela cię? Czy podejdziesz do Jezusa i zawołasz z głębi serca: Synu Dawida, ulituj nade mną się? Jeśli tak, masz szansę, by przejrzeć, ku pełni życia zwrócić się, usłyszeć z ust Jego: Idź, Twoja wiara uzdrowiła Cię. Kochani, zostańmy z taką właśnie myślą, że oddanie prawdy w ręce Jezusa jest uzdrawiające, jest wyzwalające. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Z Panem Bogiem. Pa!